Dzisiaj proszę Państwa, chroń młodych od wszelkich form uzależnień. Modlitwy. Młodym radość, a starym śmierci trumna. Także proszę Państwa, jeżeli macherowie będą się tak dzielić i Nowy Testament, Stary Testament podzielili, wszystko podzielili, to dom rozwojony nigdy się nie ostoi. Ja tutaj jeszcze raz mówię, że jak zaczynałam ze Świadkami Jehowy, no to mnie to zainteresowało. Dom, stoi dom i taki dom, który nie ma fundamentu. Przychodzi burza, to jak stoi na piachu, no to się wszystko rozwala. Musimy to przełączyć, proszę Państwa. Przełączyć, bo Pan Bóg nie jest w ogień smutku. Może ksiądz Seberek będzie tutaj śpiewał, ale ja przepraszam bardzo, niedorzeczny. Chętniej się dzielimy, to jest czerwki, głos żydowski. Chętniej się dzielimy, dobrze by było, żebyśmy się dzielili. Ale jak kamera w ogóle podpatrzyła dzisiaj na Lubelskiej 32, jak zaprosiłam Wisława Przybyłowicza, któremu nie dano obiadów, wspólnie obiadów, nie przydzielono mu obiadów, to proszę na Lubelską 32. I pan przy stole tak jeden siedział ze śliwką pod oczami, tak chciałem cuknąć tego Wisława Przybyłowicza, żeby nie zaczepiał ludzi. A to szybciej jedzcie, a to tamto, bo on nie mógł wyjść, żeby nie zaczepiał ludzi, bo mogą pobić. Tak samo jak pobiliankę Maciejowicza, który już nie żyje. Był pobity właśnie na Lubelskiej 32, tutaj na parafii, to stakiem, to też, pod samym kościołem przez moherów swoich. Jak u księdza Palecznego też pod tołakiem kultury Stalina i Lenina. Także proszę Państwa, jak co do jedzenia, to rzeczywiście nie ma standardów ludzkich. Kłótnie, awantury, nie ma standardów ludzkich. Kłótnie, awantury, zło. Także proszę Państwa, Janka Witka już nie ma, są inni i jest kontynuacja, tradycja opowiadania się, bicia. Ja tłumaczyłam się do Wisławowi Szydłowiczowi, że przedwczoraj był taki facet, który zjadł jedną miskę, że tak powiem, jeden talerz dziupy i już myślał, że wszystko okej, zaczął chodzić dookoła tych stołów, chcąc wyjść. Nie może wyjść, bo ludzie muszą się nauczyć żyć w grupie, wychodzą razem, jedzą razem, rozmawiają o Panu Bogu razem. Także widzicie Państwo, co do złego, grupa się tworzy, a do dobrego, grupa się nigdy nie tworzy. No i ten Wisław Szydłowicz siedział po mojej prawej stronie. No i ten Wisław Szydłowicz zjadł jeden talerz dziupy. Stał, oddał tam do okienka. Proszę Państwa, zaczął się niepokoić, za klamkę wziął, chciał wyjść, drzwi zamknięte. Ja mówię, że przed chwilą ci mówiłam, że był facet przedwczoraj, pierwszy raz może był, nawiedzony, chciał wyjść, bo myślał, że jak zjadł, to jest wolny. Nie, wejdziesz między grony, musisz skraczać jak miony. Także Państwo zobaczą, Polacy nie umieją dobrze czynić w grupie, nie umieją współżyć w grupie, a od tego się dobro zaczyna. Bo jak to do złego, to mówię jeszcze raz, to jest psychologia tłumu, Biblia mówi, nie idź za tłumem złym w celu. Bo człowiek raczej, jak to też mówi Biblia, czyni chętniej zło, chętniej zło. I te barany się potem tłuką, te barany potem się biją. Nie mają standardów ludzkich. Jako loka leci do tych pudeł, to wszystko jego, z kerfurka przywieźli pudło, a w pudle dużo dóbr, jedzenia, salcesony, balerony. To wszystko jego, to nie po co, to moje. Jak pies, jak pies, jak pies. No to jeżeli ludzie tutaj w Polsce tacy są, no to ja przepraszam bardzo, w jakich czasach my żyjemy, gdzie my żyjemy? Jeżeli światło potrafią wyłączyć ludziom, bez powodu, nie piszą na adres, na mieszkanie, nie wystosują żadnego listu, tylko wyłączą światło, a potem się tłumaczy, że to trzeba nową umowę zawrzeć, dostarczyć akt zgon, a przecież myśmy to wszystko zrobili. Jest podbijane na celu najwileczniej. Okropne, okropne. Polacy nie umieją się zorganizować, a przecież w szpitalu psychiatrycznym uczy się współpracy w grupie. Polacy muszą się nauczyć współpracować w grupie. Oczywiście, może to pesymistycznie zabrzmi, ale jest to niemożliwe, bo nie ma tutaj organizacji Bożej, nie ma tej pracy Bożej jachce. Żyło było i zniszczone zostało to, co było robaczywe. Przerzucone pogańskimi praktykami i zwykajami, które się w ogóle nie podobają. Także proszę Państwa, to co było, a co nie jest, to nie kupuje się w rejestr, bo już nawet Żydzi mieli wszystko zmieszane z pogańskiem. W czasie Ezechiela, w czasie Izajasza. Dla ciekawości, proszę sobie wziąć czytać księgę Ezechiela na sobotę, piątek dzisiaj, sobotę i niedzielę. Proszę czytać księgę Ezechiela. Jak Państwu się to spodoba, księga Ezechiela. Jakie to wspaniałe, jakie to ciekawe. Kim są kapłani dzisiaj? Z odpowiedzi kapłanów, tak na XXI wiek. Serdecznie Państwa zapraszamy do czytania księgi Ezechiela, Jeremiasza, Izajasza. Jakie to ciekawe i nigdy tego nie mam dosyć. Och, jakie to ciekawe i nigdy tego nie mam dosyć. Nie, 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 nie
Resultat programa, ale same tego, że nie wiemy, no chorobę.